W tym odcinku zastanowimy się, co wspólnego ma fizyka z ciastem. Poznacie, jakie są stany skupienia materii oraz z czego jest ona zbudowana. Agnieszka przeprowadzi dla Was serię eksperymentów, w których poznacie właściwości w poszczególnych stanach skupienia materii. Ja w tym czasie przygotuję małą niespodziankę. Zapraszam do odcinka. Tradycyjny, pochodzący z XVII wieku, podział ciał na stany skupienia wyróżnia trzy takie stany podstawowe. Ciała stałe, czyli te, których kształt i objętość ciężko zmienić. Ciecze, czyli te ciała, których kształt łatwo zmienić, ale jest problem ze zmianą ich objętości, nie jest taka prosta. Oraz stan lotny, czyli ten, w którym ciała łatwo ulegają zmianom kształtu i objętości. W fizyce wyróżnia się jeszcze fazy. Fazy to tak naprawdę uszczegółowienie stanów skupienia, ale nimi nie będziemy się zajmować. Wróćmy do tradycyjnego podziału na trzy podstawowe stany skupienia. Czyli mamy ciała stałe, takie jak drewno, tkanina, z której zrobiony jest mój sweter. Mamy ciecze, czyli wodę, olej, mleko. Oraz gazy, przede wszystkim powietrze, które jest dookoła mnie. Znanych i uznanych stanów skupienia jest jednak więcej niż trzy. Czwartym jest plazma. Plazma to zjonizowany gaz składający się z jonów i elektronów, który globalnie w całej objętości jest jednak obojętny. Powstaje on tam, gdzie materia doświadcza działania bardzo wysokich temperatur, powyżej 30 tysięcy kelwinów, czyli na przykład we wnętrzach gwiazd. Naukowcy wyróżniają jeszcze dwa stany skupienia. Są to tak zwane kondensaty. Pierwszym z nich jest kondensat Bose'ego Einsteina, kiedy to przechłodzone atomy w temperaturze bliskiej zeru bezwzględnemu zachowują się jak jedna wielka cząstka. Pierwszy polski kondensat Bose'ego Einsteina uzyskano na Uniwersytecie w Toruniu. Drugim kondensatem jest tak zwany kondensat fermionów. Jest to twór teoretyczny, który został przewidziany dawno temu, jednak dopiero w 2004 roku udało się sparować atomy potasu tak, żeby oba występowały w tym samym stanie kwantowym. Fermiony to są cząstki, które zgodnie z zakazem Pauliego nie mogą występować w tym samym stanie kwantowym. Wiecie już, że ciała stałe to te, które w danej temperaturze mają określony kształt i objętość. W ogólności przyjmuje się, że ciałom stałym ciężko zmienić kształt. Sprawdźmy, czy tak będzie w przypadku ciał stałych przygotowanych na tackach. Mamy tutaj plastelinę, gąbkę, drut, kawałek gipsu, gumkę recepturkę i kostkę lodu. Mamy też młotek. Uderzmy młotkiem w każde z tych ciał i zobaczmy, jak zareagują one pod wpływem takiego uderzenia. Zacznijmy od plasteliny. Na podstawie tego doświadczenia możemy stwierdzić, że różne ciała stałe zachowują się różnie pod wpływem podobnej siły. W tym eksperymencie badaliśmy cechy ciał stałych. Okazało się, że plastelina i drut zmieniły swój kształt po uderzeniu młotkiem. Zmywak i gumka recepturka wróciły do poprzedniego kształtu. Natomiast kostka lodu i kostka gipsu rozpadły się na kawałki. Oznacza to, że te ciała stałe różnią się cechami. Niektóre z nich są plastyczne, takie jak plastelina i drut,
Niektóre z nich są sprężyste, czyli gumka i zmywak. One wracają po zaprzestaniu działania siły do poprzedniego kształtu, a niektóre są kruche, rozpadają się na kawałki pod wpływem działania siły. Cechy te nie są stałe. Ciała stałe mogą zmieniać te cechy w zależności od temperatury i innych warunków. Do tego doświadczenia wykorzystamy profesjonalny palnik laboratoryjny w postaci świeczki, drut oraz plastelinę. Sprawdzimy, czy drut przewodzi ciepło i co się stanie z kulką plasteliny. Niektóre ciała, np. wosk czy tworzywa sztuczne, także plastelina, nie mają określonej temperatury topnienia. Gdy są ogrzewane, robią się coraz bardziej miękkie, plastyczne i płynne. Jest to proces mięknięcia albo mięknienia, podobny do topnienia, ale w odróżnieniu od topnienia odbywa się w pewnym rosnącym zakresie temperatur. Ciecze to na przykład woda, olej, mleko. Sprawdźmy, czy zmieniając naczynie, które wypełnia ciecz, zmienia się jego objętość. W cylindrze mamy 75 ml wody. Przelejmy tą wodę do zlewki. Zmienił się kształt naczynia, w związku z tym zmienił się też kształt cieczy w nim znajdującej się. Teraz przelejmy z powrotem naszą wodę do cylindra i sprawdźmy, czy objętość się zmieniła. Nadal mamy 75 ml wody. Oznacza to, że mimo zmiany kształtu nie zmieniła się objętość badanej cieczy. Zbadajmy teraz pewną właściwość, którą różnią się ciecze i gazy. Zacznijmy od gazu. Do strzykawki nabieramy 10 ml czy centymetrów sześciennych, bo to równoważne jednostki, 10 ml powietrza. Zatykamy szczelnie otwór i wciskamy tłok strzykawki. Obserwujemy, że jesteśmy w stanie zmniejszyć objętość gazu do około 4 ml, naciskając tłok, natomiast po puszczeniu tłoku objętość gazu w strzykawce wynosi około 6 ml. Sprawdźmy, czy w ten sam sposób będą zachowywać się ciecze, a konkretnie woda. Do strzykawki nabieramy teraz 10 ml wody. Wyciskamy z niej całe powietrze, żeby mieć pewność, że mamy tylko wodę. Mamy 10 ml, zamykamy otwór i ściskamy. Mimo tego, że próbuję ze wszystkich sił, nie jestem w stanie zmniejszyć objętości cieczy, tak jak to się działo przy gazach. Oznacza to, że gazy są ściśliwe, a ciecze nie. Poznaliście już właściwości ciał stałych i ciekłych. Porównaliśmy też ściśliwość cieczy i gazów. Teraz porównajmy właściwości gazów, a właściwie ich mieszanie. Do tego doświadczenia będę potrzebować pomocy. Pomoże mi więc Rafał. W czym mam pomóc? W nadmuchiwaniu balonu. Dobrze. W tym doświadczeniu wykorzystamy 3 balony. One są opisane numerkami, ale tylko po to, żebyśmy wiedzieli, który jest który.
Chodzi nam o to, że balony są takie same, a gaz musimy w czymś zamknąć, dlatego że gazy wypełniają całą dostępną objętość. Użyjemy więc czerwonych balonów z tej samej paczki, więc jesteśmy prawie pewni, że są one identyczne. Zacznijmy od mieszaniny numer 1, czyli tej, której używamy do wypełniania balonów. I balon numer 1. Ponieważ balony mają dosyć szerokie otwory, a dysza do napełniania jest niewielka, zmniejszmy rozmiar w takim razie otworu naszego balonu. Przekazuję balon. Ja go zawiążę i opiszę, a w tym czasie możesz przygotować się do wypełnienia mieszaniną numer 2, balonu numer 2. Jest to sprężone powietrze, sprężony gaz, którego najczęściej używamy do czyszczenia klawiatur lub innych ciężko dostępnych miejsc. Ponownie zamykamy. Okay. Trochę otwór. To jest trochę większa dysza, ale nadal nie za duża. Bardzo okej. Okay. Przekazuję. Jeszcze ten przytrzymaj. Przywiązany. Zawiązany. Proszę. Okej. Okay. Ja mam 2. Został nam 3. Czy mam go napełnić? Masz jeszcze jakąś mieszaninę? Mam tylko otaczające nas powietrze. Ty będziesz łapać? Będzie to raczej ciężkie. To może wykorzystaj to, co masz schowane w półkach. Mam go nadmuchać. Tak, poproszę. Dobrze. To ma podobny rozmiar. Tak. Masz radę zawiązać? Piszemy go cyfrą 3. Odłożę marker, żeby nie przeszkadzał. Mamy w takim razie 3 balony wypełnione 3 mieszaninami gazu. Sprawdźmy, co się stanie, kiedy przestanę je trzymać. Chyba musicie mi uwierzyć na słowo, że balon numer 1 wylądował na suficie. Natomiast balony 2 i 3 leżą nadal na biurku. Oznacza to, że gęstość gazu, który znajdował się w balonie numer 1, jest najmniejsza i na pewno mniejsza od otaczającego nas powietrza. To do balonów numer 2 i 3 tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wypełniające je mieszaniny gazów są różne. One zachowują się praktycznie tak samo. W balonowym eksperymencie badaliśmy właściwości różnych mieszanin gazów. Balon numer 1 wypełniony gazem do balonów uniósł się, a balony numer 2 i 3 opadły na biurko. Te dwa ostatnie były wypełnione powietrzem. Balon numer 2 gazem do czyszczenia klawiatur, a balon numer 3 powietrzem wydychanym z płuc.
Ta ostatnia mieszanka zawiera więcej dwutlenku węgla niż otaczające balon powietrze, w związku z czym ma większą gęstość i balon opadł. Mieszanina numer 2 także musiała być podobna w składzie do powietrza, ale nieco gęstsza. Mieszanina numer 1 natomiast zawierała dużo helu, a ten gaz ma mniejszą gęstość niż powietrze, w związku z czym balon uniósł się. Podczas obserwacji tego doświadczenia omówmy zmiany stanów skupienia. Ogrzewana kostka lodu topi się, a podgrzewana woda coraz bardziej paruje. Zachodzą więc przemiany stanów skupienia. Topnienie to przejście ciała ze stanu stałego do ciekłego, a proces odwrotny to krzepnięcie. Podczas parowania ciecz przechodzi do stanu gazowego, a zamianę gazu w ciecz nazywamy skraplaniem. Szczególnym przypadkiem parowania jest wrzenie. Wrzenie to gwałtowne parowanie w całej objętości cieczy, które obserwujemy jako pęcherzyki gazu pojawiające się w całej objętości cieczy. Mamy też zmiany stanów skupienia pomiędzy stanem stałym a gazowym. Przy sublimacji ciało stałe przechodzi bezpośrednio w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego, a proces odwrotny, zachodzący także z pominięciem stanu ciekłego, to resublimacja. Wszystkie te procesy zachodzą na Ziemi bezustannie. Najczęściej zmiany stanów skupienia obserwujemy dla wody, ale oczywiście podlegają im wszystkie ciała. Niektóre ze zmian stanów skupienia zachodzą w konkretnej, charakterystycznej dla danej substancji temperaturze. Są to topnienie i krzepnięcie. Podczas trwania tych procesów nie zmienia się temperatura ciała, ponieważ dostarczona energia jest zużywana na zmianę struktury substancji. Podczas zmian stanów skupienia zmienia się objętość. Dla większości substancji podczas krzepnięcia ta objętość się zmniejsza. Wyjątkiem jest woda. Codzienną sytuacją, w której możemy zaobserwować wszystkie trzy podstawowe stany skupienia, jest gotowanie zupy. Podczas gotowania zupy w stanie stałym są warzywa, w stanie ciekłym woda, natomiast pary wodnej występującej w stanie gazowym nie widzimy. Widzimy za to mgłę, a mgła to zawieszone w powietrzu kropelki wody. Na chwilę skupmy się na samej materii, a właściwie na jej budowie wewnętrznej. Przez wiele lat naukowcy przyjmowali, że po prostu materia składa się z czegoś. Stosowali więc hipotezę cząsteczkowej budowy materii. Dopiero wynalezienie mikroskopu elektronowego pozwoliło na zwizualizowanie tego czegoś, z czego się składała materia. Poszukajmy teraz, a właściwie przeprowadźmy dwa doświadczenia potwierdzające, w sposób pośredni oczywiście, bo nie będziemy używać mikroskopu elektronowego, hipotezę cząsteczkowej budowy materii. Przeprowadźmy teraz doświadczenie, które w pośredni sposób dostarczy nam dowodów na potwierdzenie hipotezy cząsteczkowej budowy materii. Przygotowaliśmy groch, fasolę oraz trzy cylindry. Groch i fasola mają różne wielkości cząstek, czy różne wielkości ziarenek. Do jednego cylindra nasypiemy około 100 ml grochu. Chyba będzie szybciej jednak tak. Odstawiamy groch i cylinder na drugą stronę. Do drugiego sypujemy około 100 ml fasoli
Nie wszystkie fasolki ewidentnie chcą wejść do cylindra, ale jeszcze trochę ich potrzebujemy. Jeszcze pewnie jedna garść. Po lekkim wstrząśnięciu widzimy, że w obu cylindrach jest podobna ilość czy objętość ziarenek. Teraz przesypmy fasolkę i groch do trzeciego cylindra. Trochę grochu, trochę fasolek. Odstawię. Sprawdźmy, jaką objętość teraz, nawet bez wymieszania, zajmują groch i fasola. Widać, że objętość jest w okolicach 190 ml. Jak wymieszamy, czyli ziarenka grochu powpadały pomiędzy ziarenka fasoli, to objętość nadal jest poniżej 200 ml. Oznacza to tyle, że ziarenka grochu wpadły pomiędzy ziarenka fasoli, wypełniając przestrzeń między nimi. Przeprowadzimy teraz doświadczenie mające potwierdzić hipotezę cząsteczkowej budowy materii, wykorzystując wodę. Tutaj mamy alkohol, potrzebujemy także trzech identycznych probówek i strzykawki. Odmierzymy jedną strzykawką, żeby mieć pewność, że objętość jest taka sama, 7 ml wody i 7 ml alkoholu. Wlejemy je do dwóch zewnętrznych probówek, porównamy wysokości poziomów, a potem wlejemy je do środkowej i sprawdzimy, co się stało z objętością cieczy. Zacznijmy od wody. Nabieram strzykawką 7 ml. I do prawej probówki. Teraz 7 ml alkoholu i dolewam do lewej probówki. Możemy porównać poziomy cieczy. Momencik, ja sprawdzę. No, z mojej perspektywy jest 7 ml i wlewamy zawartość obu probówek do trzeciej probówki. Sprawdźmy, jaka jest objętość mieszaniny. Objętość mieszaniny jest poniżej 13 ml. Oznacza to, że mieszanina ma mniejszą objętość niż suma objętości obu składników. Przeprowadziliśmy przed chwilą dwa doświadczenia mające na celu potwierdzenie hipotezy o cząsteczkowej budowie substancji. W pierwszym doświadczeniu modelami dwóch substancji, które ze sobą mieszaliśmy, były groch i fasola. Groch zajął miejsca pomiędzy ziarenkami fasoli, przez co objętość mieszaniny była mniejsza niż objętość początkowych składników. Następnie sprawdziliśmy, że podobną zależność obserwujemy dla cieczy. Mieszając równe objętości wody i alkoholu otrzymaliśmy mieszaninę, której objętość była mniejsza niż suma objętości składników.
Jest to doświadczenie opisujące zjawisko kontrakcji. Te doświadczenia potwierdzają, że materia składa się z cząsteczek. Cząsteczki składają się natomiast z atomów. Najmniejszym atomem jest atom wodoru, składający się z jądra atomowego, w którego skład wchodzi tylko proton, oraz obiegającego go elektronu. W większych atomach, w jądrze atomowym, znajdują się także neutrony, na przykład w atomie węgla. Natomiast po orbitach krążą elektrony. Aga, przyniosłem ci ciasto. Dziękuję. To miała być niespodzianka, ale nie jest, bo zapach ciasta wypełniał całe mieszkanie. To właśnie jest dyfuzja, czyli rozprzestrzenianie się cząsteczek jednej substancji w innej substancji. Sprawdzimy za chwilę, czy dyfuzja działa tylko dla serników, czy też dla cieczy. Zapraszamy do doświadczeń. Wiemy już, że ciasto pachnie, a właściwie zapach ciasta wyczuwamy dzięki dyfuzji. Dyfuzja zachodzi oczywiście także w cieczach. Mamy tutaj wazon z wodą w temperaturze pokojowej. Dodajmy do niego odrobinę barwnika. Ja założę rękawiczkę, dlatego że te barwniki bardzo łatwo brudzą ręce. I wsypię troszeczkę barwnika do wazonu. Widzicie zapewne, że cząsteczki barwnika opadają na dno. W temperaturze pokojowej nie jest to zbyt szybki proces, ale widać, że powoli zaciemnia się dolna część wazonu. Poczekajmy jeszcze chwilę, aż wszystkie opadną. I odstawmy nasz wazon na moment, po to, żeby wykonać inne doświadczenie. Przejdźmy do drugiego doświadczenia związanego z dyfuzją w cieczach. Mamy dwie szklanki z wodą. W lewej szklance jest zimna woda, w prawej jest gorąca. Można to odróżnić po tym, że tutaj na ściankach tej szklanki skropliła się już para wodna. Do tych szklanek wrzucimy dwie identyczne torebki herbaty, wyjęte z tego samego pudełka. Dociśniemy lekko, bo ta coś nie za bardzo chce się zamoczyć. W zimnej wodzie nie za bardzo cokolwiek się dzieje. Natomiast w ciepłej powoli obserwujemy rozchodzenie się barwników po dnie szklanki. Ja jestem w stanie zaobserwować też, że torebka zmieniła kolor na brązowy. Oznacza to, że w gorącej wodzie cząsteczki barwników szybciej rozprzestrzeniają się w wodzie. Teraz herbata nam trochę odpływa, ale wyraźnie widać, że tutaj ciecz się porusza. Tak więc w bardzo prostym doświadczeniu z herbatą, którą pewnie część z Was pije codziennie, obserwujemy dyfuzję. Po 5 minutach obserwujemy, że w wazonie ustalił się gradient koloru. Najciemniejszy jest na dole, coraz jaśniejszy aż do praktycznie przezroczystej wody u góry. Natomiast nasze herbaty mają zupełnie inny kolor. Ta w zimnej wodzie jest żółtawa, trochę bardziej brązowa na dnie, ale generalnie żółtawa.
Natomiast ta, którą parzyliśmy, bo tak to się nazywa, w gorącej wodzie jest już praktycznie gotową herbatą. Wynika z tego, że szybkość dyfuzji zależy od temperatury. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się, czym są stany skupienia materii, te podstawowe i te trochę bardziej egzotyczne, czyli plazma, kondensat Bose'ego-Einsteina i kondensat fermionów. Omówiliśmy przemiany pomiędzy stanami skupienia na przykładzie kostki lodu i gotującej się zupy. Dowiedzieliśmy się też, dlaczego ciasto pachnie i że dyfuzja zachodzi nie tylko w gazach, ale też w cieczach. Zachodzi też w ciałach stałych, ale tam ten proces jest bardzo długotrwały i ciężko byłoby nam go Wam pokazać. Zapraszamy do innych odcinków dotyczących fizyki z serii Lekcje w sieci eksperymentalnie.